Jako pierwszy punkt. Tak, jako pierwszy punkt. Ulica nie przystosowana do przejazdu. Nie, bez punktu, tak? Ze względu na wieczkę, albo jedna, albo trzy osoby. Znaczy, ktoś chce zabrać głos, proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę przedstawić. Jaki mądry. No, ulica nieprzystosowana do przejazdu autobusów, ze względu na to, że jest zbyt wąska, z uwagi na kontrapas rowerowy oraz samochody parkujące po prawej stronie. Jest. Aha, kontrapas rowerowy po lewej stronie i samochody parkujące. No i co z tego, że samochody parkujące po prawej, a nie po lewej? No i co? No to nie ma Jeszcze raz. I proszę nie włączać się w trakcie odczytywania uzasadnienia. Ulica nie przystosowana do przejazdu autobusów. Tam było jakiego słowa? Z uwagi na kontrapas rowerowy po lewej stronie jezdni. Zaś po prawej parkujące. Zaś po prawej parkujące samochody. No, i równocześnie ulica posiadająca znaczną pochyłość. Jak tak, to nie, bardzo duże naskręcie jest na Tak samo jak napiszemy o progres zwalniający i zaraz znikną te progi zwalniające, bo tak są robione, remontowane drogi. Jak nie wierzycie, to sobie powiecie do Bieżanowa. Znikają jeden dzień. Przepraszam, tylko na okres remontu drogi. No dokładnie o tym mówię. Na przyjeżdżają autobusy, jest to ściągane, potem zakładane. No i tu będzie dokładnie tak samo. Autobusy będą jeździć ciągną drogi. No jeszcze raz proszę przeczytać uzasadnienie. Co radne polskie? Nie ma rady polskiej. Ostateczna wersja chcę usłyszeć. No to pani Jola nie odczyta. Pani Jola prosiła. Ja bym pani mówiła. Nie wiem, czy państwo coś chcecie jeszcze dopisać. No było tak, że ulica nieprzystosowana do przejazdu autobusów ze względu na to, że jest zbyt wąska z uwagi na kontrapas rowerowy po lewej stronie oraz po prawej, parkujący samochody. Zaś po prawej. No to tak. Tam można wygładać. Zaś po prawej parkujący samochody. Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś uwagi do uzasadnienia? Nie widzę. Przedstawiam projekt uchwały pod głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? 12. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Proszę państwa, tym samym dobrnęliśmy do punktu 4. Informacja z działań zarządu w okresie od ostatniej sesji. Proszę państwa, ostatnia sesja odbyła się 15 października, więc dokładnie dwa tygodnie temu. W tym czasie zarząd odbył dwa posiedzenia. Równocześnie 22 mieliśmy negocjacje w sprawie kanalizacji w ulicy Zdunów i Zdunów Boczna w Zikicie. 23 cały zarząd w pełnym składzie był na dyskusji na temat biurze planowania przestrzennego, na temat, dyskusji na temat przedstawionego projektu miejscowego planu zagospodarowania pod nazwą roboczą Polana Żywiecka. Wygląda na to, że plan ten będzie ogłoszony, ogłoszenie o wyłożeniu będzie 9 listopada. Proszę przygotować mieszkańców
swoich okręgów wyborczych na ten fakt, kiedy będą mogli zgłaszać uwagi do planu. Na salę Grodzy. Na salę Grodzy. Zresztą to będzie w ogłoszeniach prasowych. 25 brałem udział w spotkaniu emerytów, finansowanych zresztą przez nas w Domu Kultury Solwaj. Potem był zarząd. 26 brałem udział w spotkaniach i omówieniach w Zikicie na temat naszych projektów odnośnie zagospodarowania środków, ponieważ czasu już nie mamy. Tu kolegom, którzy byli obecni na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, przedstawiałem sytuację, że zostało tam gdzieś około 40 tysięcy złotych do wykorzystania i chyba najlepszym pomysłem na zagospodarowanie tych pieniędzy jest położenie, remont nawierzchni ulicy Żywiecka Boczna na odcinku Ogródka Jordanowskiego do wysokości środków. I jaka to będzie długość, to się okaże dopiero po kalkulacji, bo jak na razie jeszcze kalkulacji pisemnej nie dostałem. Czy Państwo do tego pomysłu macie jakieś uwagi negatywne? No czasu nie ma. Podobno są znakomite prognozy meteorologiczne, że w najbliższym czasie jeszcze wrócą mocno dodatnie temperatury, jak na tą porę roku, także należy to wykorzystać. To tyle, proszę Państwa, z działań zarządu w tym okresie. No i zarząd przygotował wszystkie rzeczy związane ze zwołaniem, z procedurą zwołania Komisji Nadzwyczajnej. Termin następnej sesji ustalam za 3 tygodnie, to jest 20. Ten termin nieaktualny, tak? Tak, ten termin nieaktualny, bo zbyt bliski termin na piątek, zgodnie z naszą umową, 23 listopada o godzinie 18.30. Mam nadzieję, że strona do tego czasu, strona internetowa Rady Dzielnicy ulegnie już ostatecznemu przeobrażeniu na tą nową stronę, no ale zarówno w starej wersji, jak i w nowej będziemy starać się zapewnić tą informację. Zamieścić tą informację. Przechodzimy do następnego punktu, czyli oświadczenia i komunikaty. Proszę Państwa, jest w tej chwili ogłoszona akcja zbierania liści. Ona jest nie na czasie i ona prawdopodobnie nie będzie miała dużego odzewu, natomiast dostaliśmy, ponieważ w tym roku, o czym już Państwa informowałem, nie będzie Zikit odbierał liści nieodpłatnie z terenu dzielnicy. Wystąpiliśmy do MPO z propozycją złożenia oferty, jako że wszystkie te sprawy związane ze śmieciami, a liście stanowią odpad zielony. MPO przesłał do Rady Dzielnicy ofertę na odbieranie liści we workach po cenie 5,40 brutto za worek. Sugestia ze strony MPO jest taka, żeby radni pomogli w zorganizowaniu się mieszkańców. Najlepiej by było, żeby jedna osoba z danej ulicy zbierała, że tak powiem, zwolenników tej formy i występowała wobec MPO jako jedna osoba rozliczająca. No, marnie to widzę. 5,40 za worek. Brutto. To jest cena niewygórowana.
ja myślę, zobaczymy. Pogoda nam, ponieważ termin został wyznaczony na 3 dni od dzisiaj do 30 listopada, do 31 października, a pogoda nam pokrzyżowała plany. Teraz na pewno nikt prawych liści nie będzie. Tym niemniej, żeby sprawiedliwości i powinności stało się zadość, kto z Państwa chce sobie wziąć tą ofertę, bardzo proszę, nas o przedstawione warunki, jak zgłaszać, kiedy zgłaszać w różnych przypadkach. Bardzo proszę o rozpakowanie. No, tak jest się stało, jak się stało. Jest w gablocie. W gablocie też jest i jest na stronie dzielnicy też umieszczone, zeskanowane. Druga informacja dla Państwa. Dostaliśmy zaproszenie, cała Rada i Zarząd Dzielnicy, na uroczystość z okazji 110-lecia szkoły w Łagiewnikach, które odbędzie się 16 listopada o godzinie 14, na co zaprasza dyrektor, Rada Pedagogiczna i uczniowie na ulicy Fredry, nie? Fredry 17. Byliśmy na stuleciu wiele lat temu, to teraz mamy 110. Proszę Państwa, następna informacja do Państwa. Państwo ze Stowarzyszenia Myśli, z Fundacji Instytutu Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka zwracają się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Każdy radny odpowiedzenie na pytanie. Jeśli są zapytania do Państwa organizacyjne, to moje pytanie jest takie, czy to mamy dzisiaj wypełnić, czy Państwo odbierzecie na następnej sesji? Ale to my musimy to wypełnić? Ja może najpierw przeczytam to, co jest od koordynatora. Szanowna Pani, Szanowny Panie, w ramach projektu monitoringu Rady Miasta i Dzielnic Krakowa zostanie założona strona internetowa, na której będą umieszczane informacje dotyczące radnych, podsumowania raportów z pracy poszczególnych dzielnic i Rady Miasta, a także nagrania z sesji i wywiadów. W Fundacji bardzo byśmy chcieli, aby jak najwięcej informacji dotyczących Państwa pochodziło z pierwszej ręki. Oczywiście podanie danych jest dobrowolne. Ponadto ma Pani Pan możliwość wglądów udostępnionych na informacje oraz ich modyfikacji. W tym celu bardzo prosimy o kontakt z Fundacją, dane kontaktowe w nagłówku. Wychodzimy z założenia, że jako osoba pełniąca funkcję publiczną jest Pani Pan przygotowana na udostępnianie informacji na swój temat. Dlatego właśnie wręczamy Pani Panu tę ankietę z prośbą o jej wypełnienie. Bardzo dziękujemy za współpracę w tym zakresie. Z poważaniem, Jan Niedośpiał, koordynator projektu, członek zarządu Fundacji Stańczyka. Także całkowicie dobrowolne. Wolelibyśmy je dostać z powrotem dzisiaj, bo wiemy już z doświadczenia, że czasem Państwo radni zapominają przynosić je później, ale jeżeli Państwo mają takie życzenie, to można je wziąć do domu. I bardzo ważne jest to, żeby się podpisać, bo inaczej my nie będziemy mogli na tej stronie upublicznić tych danych, jeżeli Państwo się nie podpiszą. Także, proszę. Ja jeszcze też chciałam bardzo tak w imieniu Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego zaprosić szanownych radnych na mszę świętą Propatria 11 listopada o godzinie 9 w Łagiewnickim Kościele, później spotkanie pod pomnikiem Łagiewnicza, tradycyjna. To jak Pani woli, czy zabrać, czy po prostu następne? Tak, oczywiście. Ale po co, jak ja się spotkałem teraz, tylko po co chciałem się spotykać? No ale na razie nic nie ma. A mamy już będzie tak. Ja bym proponował zmienić termin Komisji Infrastruktury i Budownictwa z 5 listopada, które było planowane, na dzień 19 listopada, chyba że naprawdę zajmą jakieś okoliczności, które koniecznie będą.
Na 19. 19.19. Dziękuję. Dziękuję. Która z komisji jeszcze chce podać termin? Nie, już mamy ustalony. Ja chciałem podać, ostatnio nie podałem Komisji Bezpieczeństwa, bo tylko 16, to jest akurat piątek, godzina 16 ze straży, 17 komisji. Ja mam jeden dzień. 16. Pan Wojtek ma jakieś informacje, tylko mi się wydawało, że czy to była tylko lista podpisywana? Nie, lista. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w sprawie oświadczeń i komunikatów w związku z brakiem wystąpień? Zamykam 37. Sesję nadzwyczajną Rady Dzielnicy 9. Dziękuję Państwu za uwagę.